Tym razem do naszego testu stanął przetrząsacz PKM53 z firmy Kowalscy o szerokości 5,3 metra. Do przetrząśnięcia było 15 hektarów trawy skoszonej w drugiej połowie maja ubiegłego roku kosiarką dyskową o szerokości 2,6 metra. Test rozpoczęliśmy od przetrząsania wzdłuż granic łąki. Spodobał nam się prosty sposób przestawienia maszyny do pracy pod kątem 17 stopni, zapobiegającym wyrzuceniu zielonej masy poza działkę. Poręczna dźwignia ze sworzniem zabezpieczona jest sprężyną. Poza tym na kołach podporowych można regulować agresywność pracy za pomocą jednej z trzech pozycji. W trakcie testu nie mieliśmy zastrzeżeń do jakości rozrzucania. Zanim rozpoczniemy pracę, trzeba opuścić kabinę i ręcznie odryglować sprężynowe amortyzatory, pozwalające nadążać maszynie za ciągnikiem nawet podczas zawracania. Na ostrych zakrętach trzeba uważać, bo koła mogą uszkodzić osłony wirników. Dotyczy większych ciągników. Na ostrych zakrętach lepiej unieść sprzęt. Nieco trudności sprawiło nam zablokowanie amortyzatorów po skończonej pracy, a dokładniej wsunięcie sworznia. Naszym zdaniem lepiej byłoby zastosować w tym miejscu mechanizm z zapadką odbezpieczany linką z kabiny. W czasie pracy mieliśmy kilka przestojów, spowodowanych problemem z wałkiem przekaźnika mocy. Dostarczony przez producenta model, wyposażony w sprzęgło cierne, nie sprostał obciążeniom przerzucania pokosów dorodnej trawy i trzeba było za każdym razem dokręcać docisk tarcz. Wprawdzie sprzęt nie miał łatwego zadania, bo przetrząsaliśmy zwarte pokosy traw o wysokości często przekraczającej 100 cm, ale taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Firma dostarczyła nam wałek innego producenta, po czym problem ustąpił. Problem z przekaźnikiem mocy może świadczyć o większym niż deklaruje producent rzeczywistym zapotrzebowaniu na moc. Przetrząsacz miał współpracować z ciągnikami o mocy poniżej 50 koni mechanicznych, ale po kilku próbach zdecydowaliśmy się podłączyć 100-konny traktor, który nie miał problemów z napędem nawet przy prędkości powyżej 10 km na godzinę. Wachliwe sworznie do podłączenia ramion TUS w połączeniu z otworem fasolowym łącznika centralnego ułatwiają kopiowanie terenu. Jedna para wyjść hydraulicznych odpowiada za składanie bocznych ramion. Szkoda, że producent nie przewidział miejsca do odłożenia WOM. Przetrząsacz waży 580 kg, co nie utrudniało jazdy Ursusem C360.